Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. A dziś gościem rozmowy w Cztery Oczy jest Henryk Nosewicz, sekretarz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim. Wraz ze spadkiem temperatur Polacy i Opolanie coraz częściej myślą o tym, jak tu się leczyć, ponieważ no wiadomo, jest chłodniej, pobolewa nas czasami w gardle, no i sięgają po miód. Dlatego dziś zaprosiłem do studia pszczelarza z naszego regionu. Pytam właśnie o tegoroczne miodobranie. Jak pan ocenia tegoroczny sezon? Powiedzmy, żeby użyć takiego ogólnego określenia, średnio, ponieważ rok był jaki był, uratował sytuację rzepak i wielokwiat trochę, natomiast później lipę szybciutko spaliło, akacje szybciutko spaliło, więc ci pszczelarze, którzy nie wyjeżdżali gdzieś na większe pożytki, to na tym zakończyli swoją działalność. Natomiast ci, co gdzieś tam jechali na lipę czy na grykę, no to w sumie rok dla nich nie był taki zły. W porównaniu do ubiegłego roku, jak pan to porównuje? W porównaniu do ubiegłego mniej więcej to samo. A ceny? Może troszkę. Ceny spadają, ponieważ właśnie ten rzepak dopisał. No i ktoś, kto ma 200 uli, bierze kilka ton rzepaku, no musi go pozbyć, prawda? A co z miodem gryczanym i z lipowym, z innymi smakami? No z tymi właśnie, że tak powiem, w naszym żargonie jest cienko po prostu. Jest mało lipy, mało akacji, natomiast gryka całkiem nieźle wypadła, bo akurat jeździłem na grykę i wypadła całkiem nieźle. A klienci, którzy przychodzą na stoiska, pytają pszczelarzy właśnie o smak, o to, czy to jest miód gryczany, rzepakowy, czy chociażby lipowy, czy mają o tym w ogóle ludzie pojęcie, czy nie? Tak, właśnie ci, co akurat liczą na naturalne jakieś tam sposoby leczenia, to już się znają. Ja bym chciał taki, nie, ja bym chciał taki, więc myślę, że to jest fajny, pozytywny obiekt. A pana zdaniem, skoro rozpocząłem od leczenia, to który miód najlepiej wpływa na to, aby nie bolało nas gardło? Zwykle poleca się na bóle gardła lipowy. Natomiast wszystkie miody mają pewne wspólne cechy, że podnoszą witalność i w ogóle samopoczucie i tak dalej. Natomiast każdy z nich gatunkowy ma powinowactwo do jakiegoś naszego organu. Każdy też z pszczelarzy, jak rozmawiam z nimi poza mikrofonem, to mówią, że mają domowe sposoby na to, żeby poprawić swoje zdrowie. No różnie to jest. Miód z wodą piją. Pana zdaniem, który z tych sposobów jest najlepszy? Znaczy bardzo dobry jest ten sposób picia wody z miodem, natomiast tworzenie takiej syty. Natomiast na ostatnim wykładzie profesor Stojko, który miał wykład w Łosiowie, nie zalecał właśnie czegoś takiego, ponieważ właśnie jeśli się zostawi tą sytę, to te najlepsze składniki jakby się ulatniają z niej albo osadzają się na wierzchu i na ściankach, więc no, zacząłem mieć mieszane uczucia, chociaż polecałem ludziom taki sposób. Natomiast są jeszcze inne produkty pszczele, wspaniale działające, jak choćby EEP, czyli etanolowy ekstrakt propolisowy. Takie małżeństwo państwa Kędziów robią badania na ten temat, bardzo ciekawe, i publikują te badania w Pasiece. Wspaniałe. Natomiast profesor Stojko, jeśli mi się uda, będę w sobotę na takim sympozjum w Katowicach, właśnie u profesora Stojko, poświęcone apiterapii, i zaczyna się o wiele większe zainteresowanie apiterapią, czyli leczeniem za pomocą produktów pszczelich. I stwierdził pan Stojko nawet przez telefon do mnie, że odpowiednio spreparowany propolis, czyli kit pszczeli, działa jak komórki macierzyste, i stwierdził wprost, jest szansa na przedłużenie życia. Także nie tylko miód, chociaż o miodzie już słyszymy przecież w Potopie, w Ogniewie mieczem, prawda? I nawet że tam rany leczono, bo to jest prawda. Natomiast ja jestem zafascynowany właśnie propolisem, kitem pszczelim. Sama nazwa wskazuje propolis, pro przed miastem, obrona miasta z greki, prawda? Obrona miasta, czyli przedmurze miasta, i taką rolą spełnia w ulu, i u ludzi również jest takim czynnikiem, który broni nas przed wieloma schorzeniami. Pan wierzy w właściwości lecznicze miodu. Choruje pan w ogóle na choroby gardła, czy nie? Nie, nie pamiętam, kiedy chorowałem. Kolejny temat. Zapytam teraz o miód z Ukrainy. Coraz częściej słyszymy, że na opolskich targowiskach pojawiają się handlarze z Ukrainy i ten miód jest o wiele tańszy od naszego rodzimego. Tak, no porównanie hrywien do złotówki jest jakie jest, natomiast jest tego miodu tam dużo, ponieważ jakby Ukraina jest takim zagłębiem. Jest krajem, w którym są najlepsze pożytki na razie dla pszczół, więc tego miodu tam mają.
No i dla nich sprzedanie miodu w Polsce jest naprawdę atrakcyjne, więc on tutaj jest, tylko problem w tym, czy to jest rzeczywiście fajny miód, bo należałoby go przebadać, prawda? A jak pan ocenia ten miód, jakość tego miodu, skoro są pożytki dobre, no to i miód musi być dobry. O ile jeśli ktoś nie oszukuje, oczywiście. O ile ktoś nie oszukuje, a poza tym no czysty, ponieważ tam są jeszcze takie właśnie dziewicze enklawy, które gwarantują czystość tego miodu. I u nas w kraju z tymi pożytkami to różnie. Już bywa, pszczelarze coraz głośniej apelują chociażby do ministra rolnictwa, aby zmieniono przepisy w tej sprawie, aby nie koszono rowów czy łąk tak szybko, jak to jest właśnie obecnie. Rolnicy też koszą te łąki, ponieważ obawiają się, że nie otrzymają dopłat. No i tutaj mamy kółko zamknięte. Jest problem. Właśnie chcemy zrobić takie spotkanie z panem ministrem Szyszko, żeby może jakoś wpłynąć na ministra rolnictwa, żeby zmienił tę sytuację, ponieważ no, monokultury potężne, kukurydzy, pszenicy, zbóż innych, co dla pszczół właściwie nie jest żadnym pożytkiem. Natomiast ratunkiem było właśnie takie różne nieużytki, gdzie była cała gama ziół, kwiatów, rowy przydrożne, prawda, nawłoć właśnie, którą się teraz kosi w czasie kwitnienia. I chcielibyśmy to zmienić, żeby właśnie choćby koszenie tej nawłoci nie było w tym czasie, kiedy ona kwitnie, tylko po kwitnieniu. Bo to, co dla nas jest chwastem, dla pszczoły jest oczywiście normalną rośliną. Wspaniałym pożytkiem, znaczy my nazywamy to chwastem, właściwie lepszą nazwą byłoby zioło, ponieważ jest to zioło i właśnie działa na drogi moczowe, na pęcherz i na prostatę też. Ilekroć rozmawiam z pszczelarzami, apelujemy, czy pszczelarze bardziej apelują o to, aby rolnicy nie stosowali tych nawozów. I ta akcja już tak trwa od kilku lat, nie tylko w naszym radiu, ale oczywiście w mediach. Coś to daje, są jakieś efekty pozytywne, że te pszczoły już tak nie giną, jak to było na przykład 2 albo 3 lata temu? To znaczy właściwie jakiejś konkretnej poprawy nie widać, ponieważ jak pan Piotr zapoczątkował tą medialną sprawę z naszym w tym wytruciem, za co dziękuję w tym momencie, mówi się, że nie ma u nas neonikotynoidów, bo tam jakieś moratorium było w Unii Europejskiej. No dokładnie nie znam sprawy. Natomiast ona jest, bo to wytrucie nasze w Waliszowie wytruł nam ten człowiek, w cudzysłowie, klotianidyną i tiaklopridem. To są właśnie te neonikotynoidy, które są no, straszną trucizną. 10 tysięcy razy silniejszą od DDT na przykład. Od DDT, które zostało wycofane z rynku, tak? DDT zostało wycofane, bo rodziły się dzieci z wadami, raki występowały, więc wycofano. Natomiast wprowadzono coś, co jest no, dokładnie nie 5, nie 10, nie 1000, tylko 10 tysięcy razy silniejsze. Mało do tego zostaje w glebie przez ileś lat, także myślę, że nawet rolnik może tego sobie nie uzmysławia, że sadzi 3-4 lata po tym zaprawieniu na przykład nasion kukurydzy klotianidyną, sadzi ziemniaki, prawda? No to... A ta substancja przechodzi z rośliny na roślinę przez wiele lat. Ciekawa sytuacja, bo z jednej strony mówiło się tyle o DDT, które wycofano z rynku, a wprowadzono środek o jeszcze 10 tysięcy razy silniejszy od DDT. Tak, dlatego, panie redaktorze, mówiłem kiedyś, że zastanawiam się, czy człowiek to jest, czy tylko pieniądz gra rolę, czy człowiek to jest homo sapiens, czy homo idiotus, prawda? Robiąc takie rzeczy. No, to pytanie będziemy pewnie zadawać jeszcze nie raz. A wracając do sprawy wytrucia pszczół na Dolnym Śląsku, o czym informowało na początku Radio Opole, jaki koniec ma ta sprawa? Postawiono zarzuty osobie, znaleziono sprawcę czy nie? To znaczy, ostatnie zawiadomienie nas napawało optymizmem, ponieważ znaleziono u tego jednego z podejrzanych w samochodzie różne środki trujące, opryskiwacze, węże, coś tam, rękawice, prawda? I tylko należało potwierdzić, czy to, który z tych środków jest właśnie tiaklopridem, czy tam klotianidyną. No ale przyszło niestety zawiadomienie, że nie, że badania wykazały, że to nie żaden z tych środków i sprawę umorzono, to znaczy nie zamknięto, że będą szukać jeszcze sprawcy, ale sprawa jest umorzona, na razie umorzona. A jak państwo zrekompensowaliście sobie te straty? To znaczy, wie pan, panie redaktorze, każdy pszczelarz, taki prawdziwy,
coś tam ma w zanadrzu. Jakieś rodziny, które w domu zostawił, robi odkłady, prawda? Można z dobrej rodziny po rzepaku zrobić i kilka odkładów, które do zimy już są normalnymi rodzinami. Także po prostu pozbieraliśmy się. Bo pan stracił kilka rodzin pszczelich, ale pański kolega, że stracił... Kolega stracił tak do zera 25 rodzin. Koleżanka straciła, która stała parę kilometrów od nas, 10 rodzin zupełnie. Widok był przerażający, kiedy dotarliśmy do tej pasieki i w południe przy pięknej pogodzie wyloty zatkane martwymi pszczołami i po prostu ani jednej pszczółki, do czego pszczelarz jest bardzo przyzwyczajony, że wchodzi do pasieki i słyszy już to granie, prawda? Natomiast tam była cisza w powietrzu i cisza w ulach, nic, kompletne zero. Ostatnie pytanie, przybywa pszczelarzy w naszym regionie czy nie? Przybywa i to jest fajny objaw, bo akurat mam ten sklep, prawda, więc przychodzą różni ludzie, a jeszcze udzielam takich porad, bo młody pszczelarz by nie płacił frycowego. Najlepiej jak porozmawiać z jakimś dobrym pszczelarzem, ponieważ internet swoją drogą, tam każdy publikuje co chce, nikt tego nie koryguje. W książkach też, tylko pszczelarz czyta to i mówi, jak to zrobić? Co to jest, prawda? Więc najlepsze są właśnie praktyki w pasiece, a potem literatura. I więcej informacji można także uzyskać w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Opolu, przynajmniej od Henryka Nosewicza, to wiem na pewno. Dziękuję bardzo. Dziś gościem rozmowy w Cztery Oczy był Henryk Nosewicz, sekretarz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. Dziękuję. W Cztery Oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.